Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ciekawy produkt, ciekawa konsystencja, ciekawy kolor, koncept Vices. Zresztą, zobacz, można powiedzieć wrzutę, screena, zdjęcie. Nice. Tak wygląda pojemnik, 5 litrów. Nie zauważyłem, żeby gdzieś był sprzedawany w mniejszej ilości. A jeżeli jest, to przepraszam, nie znalazłem. Teraz tak, dostałem produkt do testów od widza, kolegi. Zaraz, momencik, daj mi chwilę. Messenger. Od Krzysztofa. Nazwiska nie powiem. Pozdrawiam Cię, Krzysztofie. Dzięki za udostępnienie produktu. Krzysztof chciał znać moją opinię na temat tego produktu. I bardzo mnie to cieszy. Super. Więc tak, Krzyśku, jeżeli chodzi o ten produkt, konsystencja jest naprawdę dziwna. Glut. Spójrz, jakie to jest gęste. Naprawdę. Zapach. To ma być niby taki speed spray wax. Także pasty do butów. Śmierdzi niemiłosiernie. Typowy taki wosk. Niefajnie. Niefajnie. I teraz tak. Tak jak widziałeś na filmie. Glut. Można ten produkt rozcieńczać. Moim zdaniem nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby. Zarzucasz tego gluta na mikrofibrę, tak jak widziałeś, kilka strzałów, rozprowadzasz, widzisz mgłę na panelu, pojawia się mgła, odwracasz mikrofibrę po wszystkim. Ja to wymiękam. Ja myślałem, że z tym produktem będę miał mega problemy. I powiem szczerze, i tak naprawdę on lepiej mi się docierał bez rozcieńczenia niż z rozcieńczeniem. Fenomenalnie. Co jest fajne w tym produkcie? Poślizg. No ja wymiękłem, naprawdę. Poślizg na rakierze jest bomba. Krople też niczego sobie. Wykończenie fajne. Nie jest to jakaś petarda, jak to mówią niektórzy. Całkiem przyjemne. Fantastycznie się sprawdzi na autach, które ten lakier mają nie do końca idealny. Idealny i tak jakbyś chciał go szybko smyrnąć, ten produkt bomba. On w ogóle, jeżeli nawet go nie dotrzesz, on tak jak Elite Detailer Carnauba Wax, tam jest tak, że rozprowadzasz produkt i nawet jak go nie dotrzesz, on zostawia taką jakby jasną smugę po sobie, takie ściechy. Ten produkt ma to samo, ale to żaden problem. Wracasz i machasz mikrofibrą i masz to samo. Masz dotarte. Bezproblemowy produkt. Ja jestem pod wrażeniem. Z tego, co kojarzę, to chyba 5 litrów kosztuje tam 200 parę złotych, więc no, ale po co komu 5 litrów? Chyba, że są gdzieś w litrowych. Bardzo ciekawa sprawa. Także Krzysiek, no, mówiłeś, że nie możesz się do niego przekonać. Nie jest to produkt jakiś wypasiony, nie, ale... A, i nie badałem testu trwałości, bo dla mnie, jeżeli chodzi o takie takich szybkich zawodników, nie ma sensu, bo one nie do tego służą, żeby... jakaś była mega trwałość. Tak samo jak Quick Detailery. Nie rozumiem, skąd pytania pod tytułem ile siedzi? Kurde! Quick Detailer? Niech siedzi jednomycie. To jest Quick Detailer. Spray waxy, no okej. Okay. No tu się zgodzę, że no tak, no to jest niby wosk w płynie, więc niech ta trwałość, no niech posiedzi chociaż te 2 tygodnie. Okej. Okay. Tego nie badałem. Nie badałem. Jakoś nie mam potrzeby. No konsystencja jest dziwna, jest naprawdę dziwna, barwa też jest jakaś taka, kurczę, typowo męska, męski kolor. Ale tak czy tak, Krzysiek, w Twoją stronę oczywiście prosiłeś o moją subiektywną opinię, więc właśnie to popełniłem. Bardzo ciekawy produkt, naprawdę ciekawy, bardzo dziwny, jeszcze takiego gluta nie miałem. Naprawdę można powiedzieć, że prawie że galareta, a rozprowadza się idealnie. Najlepsze jest to, że widzisz, jak go rozprowadzisz. Widzisz zamglenie, możesz go zostawić, możesz pójść na kawę, na obiad, wrócisz, dotrzesz. Naprawdę bomba. Mega bezproblemowy produkt. Jak on by jeszcze pachniał i miał delikatnie lepszy połysk, perfekcja. Perfekcja moim zdaniem, no naprawdę perfekcja. Idealne można by było powiedzieć. Jeszcze jakby siedział miesiąc, ho, to już w ogóle cudownie. Ale nie, tak na serio, bardzo fajny. Bardzo ciekawy produkt. Szkoda, że śmierdzi i tak naprawdę... Ta gęstość w ogóle w niczym nie przeszkadza. W niczym, w niczym. Wręcz przeciwnie. Fajnie się go rozprowadza tak maślano. Tak jak właśnie Elite Detailer ma ten swój Quick Detailer, czy tego Spray Waxa. Naprawdę idealnie. Rozprowadzenie, fajna. Zresztą, ach, się kurczę, za szybko. Dziadzia, za szybko. Zresztą fajne jest to, że widzisz, jak go rozłożyłeś.
fajnie smuży, kurczę, odwracasz, pyk, bezproblemowo. Średnio lubi się tak, znaczy z wodą, lubi się, możesz na mokry panel, ale dłużej pomachasz. Czyli tutaj, jeżeli chcesz z wodą po umyciu, dwie fibry. Jedno na panel zarzucasz, rozprowadzasz, drugą docierasz i wtedy jest ok, bo na jedną będzie ci ciężko, będzie ciężko. A na suchy lakier to już idealnie. No dobra. Jeszcze raz, Krzyśku, dziękuję ci za udostępnienie mi produktu. Bardzo ciekawa sprawa. Z racji tego, że no w sumie mam go za darmo. No nie, przecież nie będę ukrywał. Także od Krzyśka, pierwsza osoba, która pisze komentarz, no co? Niech będzie Krzysztof. Imiennik, od którego dostałem ten produkt. Kto pierwszy wpisze, pierwszy wpis, może tak, Krzysztof zgarnia tyle produktu, ile tu jest na filmiku widoczne, czyli jakieś, kurczę, 1/3 butli. Także, no tak, 1/3 spokojnie. Także ogarniesz tym nie jednego rumaka. No dobra, moją subiektywną opinię znasz do tego ciekawego w sumie wosku, można powiedzieć. No naprawdę, glucik niesamowity. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!